Dzień dobry Państwu. Historia, którą dzisiaj chcę opowiedzieć, liczy sobie już około tygodnia, ale ponieważ pojawiają się kolejne wydarzenia, kolejne fakty, które jej dotyczą, postaram się ją opowiedzieć. Otóż 14 listopada zmuszany byłem w poprzednią sobotę zmuszony byłem udać się na Pocztę Główną zlokalizowaną w centrum Łodzi, a po załatwieniu sprawy udałem się na Piotrkowską. I otóż w centralnym punkcie miasta, w pasażu Schillera, zobaczyłem jakąś grupę osób, co do której powziąłem myśl, że zajmują się zawodowo czy profesjonalnie propagowaniem tak zwanej tolerancji. Proszę Państwa, tutaj widać na zdjęciu, mamy coś w rodzaju kramiku z suwenirami, z emblematami politycznymi. Co tu widzimy? Otóż widzimy flagę Unii Europejskiej, flagę LGBT, flagę Izraela, flagę polską. Jednym słowem, polityczny kramik organizacji lewicowej. Przypomniałem sobie, że 16 listopada środowiska, które są tym zainteresowane, obchodzą tak zwany Dzień Tolerancji i postanowiłem skonfrontować tutaj deklarację z rzeczywistością. Na stronie Urzędu Miasta można zobaczyć. Każdy może sobie wejść na stronę, zobaczyć deklarację, apel prezydentów i burmistrzów miast w związku z Międzynarodowym Dniem Tolerancji przypadającym 16 listopada. Wśród sygnatariuszy rekrutujących się głównie z prezydentów miast, którzy znani są ze swojej liberalnej orientacji, polegającej na najczęściej na sprzyjaniu aktywności organizacji LGBT, a jednocześnie utrudnianiu aktywności czy też korzystania ze swoich praw, w szczególności prawa do zgromadzeń. Wśród tych kilkunastu, widzę tu 12 podpisów, znalazł się również podpis pani Hanny Zdanowskiej. Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi. Oczywiście kilka okrągłych słów poświęconych tolerancji, z których wynikałoby, że no, każdy ma prawo do tolerancji. To tyle teoria, natomiast przyjrzyjmy się praktyce. Otóż w ostatnich dniach, podobnie jak przez inne polskie miasta, przetaczały się bardzo agresywne manifestacje inspirowane przez organizacje lewicowe. Manifestacje tak zwanego strajku kobiet. Nominalnie protestujące przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niedopuszczalności zabijania dzieci nienarodzonych ze względu na wady i choroby tychże dzieci nienarodzonych. Natomiast w rzeczywistości te marsze stały się okazją do demonstrowania przez ich uczestników niespotykanego poziomu agresji i niespotykanego chyba w najnowszej historii politycznej Polski, a i trzeba by się zastanowić, kiedy ostatnio, niespotykanego poziomu chamstwa, wulgarności, no czegoś takiego w publicznym obiegu politycznym w Polsce nie widziano. Jeżeli zdarzają się, powiedzmy, wulgaryzmy w polityce, to
raczej dotychczas się takich słów wstydzono, a raczej nie epatowano tymi hasłami, a otóż okazało się, że głównym hasłem demonstracji skrajnej lewicy jest uchodzące za wyjątkowo wulgarne słowo wypierdalać. Proszę Państwa, to nie jest żaden protest, to nie jest chęć dialogu, to jest tylko szaleństwo demonstrantów wypuszczonych spod jakiejkolwiek kontroli. I otóż, co się dzieje? W Łodzi, podobnie jak w kilku innych miastach, następuje zakłócenie mszy świętej w łódzkiej katedrze. Na kościele w Parku Podolskim w dzielnicy Dąbrowa zostają na zewnętrznej ścianie budynku napisane wulgarne napisy. Proboszcz parafii świętego Józefa przy ulicy Ogrodowej otrzymuje pogróżki telefoniczne grożące spaleniem drewnianego, zabytkowego zresztą kościoła. I wydawałoby się, że władze miasta, które z jednej strony właśnie w tych dniach głoszą tolerancję, obchodzą Dzień Tolerancji, a równocześnie są również powołane do w jakiś sposób do zapewnienia porządku w mieście. Otóż podpisana pod właśnie apelem w sprawie tolerancji pani prezydent Zdanowska nie zajmuje żadnego stanowiska. Wtedy, kiedy żona jest część społeczności Łodzi, bardzo liczna, czyli katolicy, którzy oczekują szacunku dla swojej wiary, dla swoich przekonań, zresztą powstrzymania fali bluźnierstw. W takim przypadku pani prezydent Zdanowska nie próbuje powściągnąć tych, dodajmy, nielegalnych, niezgodnych z prawem demonstracji, wręcz przeciwnie, wyraża solidarność z protestującymi. Otóż wydaje się, że jedynym wnioskiem, który należy stąd wyciągnąć, jest to, że w tym ujęciu, w ujęciu pani prezydent, tolerancja jest nie dla wszystkich. Tolerancją, zasadą tolerancji objęci są demonstranci ze strajku kobiet. Dobrze jest demonstrować tolerancję w stronę nielicznej społeczności żydowskiej w Łodzi, której nikt nie zagraża, nie zakłóca spokoju. Natomiast najwidoczniej z tej zasady tolerancji wyłączeni są łódzcy katolicy. Pani prezydent miała niepowtarzalną okazję, żeby pokazać właśnie w tych dniach, że tę zasadę tolerancji traktuje poważnie. Wypowiadając się na ten temat, biorąc w obronę łódzkich katolików, niewątpliwie uwiarygodniłaby swoje słowa i składane pisemne deklaracje, apele, pod którymi się podpisuje. Nic niestety z tego, na co można by było liczyć, nic takiego nie nastąpiło. Okazuje się, że tolerancja w wydaniu lewicowym sprowadza się do celebrowania pustych formułek. Wiosną zapewnie nastąpi uroczyste zamalowywanie jakichś napisów na murach i tyle. Czysta celebracja, a w momencie, kiedy szukamy jakiejś treści, nie znajdujemy jej w żadnym sensie.
Co więcej, proszę Państwa, nastąpiła bardzo kuriozalna wypowiedź łódzkiego komendanta Straży Miejskiej, który ogłosił, że Straż Miejska nie da się zaprzęgnąć do jakichkolwiek interwencji, które miałyby charakter polityczny. Sęk w tym, że w tych właśnie dniach, jeżeli Straż Miejska powinna interweniować w zakresie oczywiście jej kompetencji, które ma węższe niż Policja Państwowa, to powinna interweniować na rzecz przywrócenia porządku naruszającego przez lewicowych demonstrantów, przez demonstrantów identyfikujących się ze strajkiem kobiet. Pani prezydent Zdanowska nazywała te demonstracje strajku kobiet pokojowymi demonstracjami. Pokojowe demonstracje oprócz bluźniec miotanych w stronę katolików, oprócz zakłócania nabożeństw w kościołach, charakteryzowały się, proszę Państwa, niszczeniem mienia. Bo jeżeli na budynkach są malowane rozmaite, najczęściej wulgarne napisy, jakiekolwiek zresztą, ktoś, właściciel budynku, musi przywrócić stan pierwotny. To kosztuje. W związku z tym, oprócz samej warstwy obyczajowej, mówimy najzwyczajniej w świecie o niszczeniu mienia. I Straż Miejska, zamiast wygłaszać deklaracje o tym, że jest apolityczna, powinna interweniować po to, żeby ścigać takie dewastacje, niszczenie mienia, a nie ogłaszać, że im jest wszystko jedno. Proszę Państwa, tegoż samego 14 listopada poszedłem jeszcze kawałek dalej. Przed siedzibą PiS-u napotkałem pozostałości po poprzednich demonstracjach strajku kobiet w postaci, trudno powiedzieć, jak to nazwać. Proszę Państwa, zobaczcie Państwo, myślę, że widzieliście to już w różnych innych miejscach. Trudno określić to, co widać na zdjęciu, inaczej jak składowisko rozmaitych dziwnych emblematów. Proszę Państwa, czołowym plakatem, który tutaj widać, to plakat napisany Solidarycą z napisem znowu wypierdalać. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że Związek Zawodowy Solidarność, jak mi się wydaje, dysponent praw autorskich do czcionki zwanej popularnie Solidarycą, podejmie działania prawne na rzecz zaprzestania tego typu użycia symbolu, który dla wielu Polaków starszego pokolenia, tego, które walczyło z komuną w latach 1980-1981, jest naprawdę wielką wartością. Wielu ludzi w imię walki z komuną pod sztandarami Solidarności oddało swoje... Niektórzy oddali życie, inni zdrowie, inni stracili pracę, innym wreszcie załamała się droga życiowa, część wybrała emigrację. Dlatego mam nadzieję, że Związek Solidarność podejmie działania prawne na rzecz ochrony symboli Solidarności, które w taki sposób wulgarnie są trawestowane. Proszę Państwa, i otóż
Mając na uwadze ten stan rzeczy, tegoż dnia, w tymże Dniu Tolerancji, 16 listopada skierowaliśmy do pani prezydent Zdanowskiej list otwarty, podpisany w imieniu Akcji Narodowej, w imieniu klubu imienia Romana Dmowskiego i w imieniu Unii Polityki Realnej przez przedstawicieli tychże organizacji, w którym no, protestujemy przeciwko takim działaniom. To, co jest, myślę, istotne, to fragment tego listu, który doczekał się jakby dalszego ciągu. Zadaliśmy pytanie następujące. Czy uważa pani, że wizytówką Łodzi mają być dostępne w centrum miasta plakaty z napisami "wypierdalać" skierowane do tej części mieszkańców Łodzi, którzy w pani oczach nie zasługują na tolerancję i szacunek? Przypomnijmy, że pani prezydent Zdanowska nie zajęła żadnego stanowiska w obronie tych mieszkańców Łodzi, którzy byli atakowani przez demonstrantów lewicy. Czy jest to może hasło tegorocznego Dnia Tolerancji? No, nic innego nie przychodzi do głowy, jeżeli na centralnym miejscu w mieście, na ulicy Piotrkowskiej, głównym emblematem politycznym jest wulgarny napis "wypierdalać". Przychodzą ludzie, fotografują z zaciekawieniem, na zasadzie kuriozum, tego typu pozostałości po demonstracjach lewicy i tak to wygląda. To, proszę Państwa, w ostatnich dniach stało się wizytówką miasta. Kuriozum, ale tak jest. A może wręcz przeciwnie. Niech leżą, stanowiąc świadectwo tego, jak bardzo można zniekształcić pojęcie tolerancji, które dzisiaj całkowicie zatraciło swoje pierwotne znaczenie. Proszę Państwa, konfrontacja teorii z praktyką okazała się druzgocąca dla tych wszystkich, którzy w Łodzi mówili cokolwiek i kiedykolwiek na temat tolerancji. No, jeszcze profesjonalnymi piewcami tolerancji w wydaniu lewicowym jest Łódzkie Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. No, ci nie odezwali się w ogóle. Nie zajęli stanowiska w jakikolwiek sposób. Przynajmniej tego nic na ten temat nie wiem. I otóż, oczywiście, jak można było się spodziewać, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na to pismo, ani od prezydent Zdanowskiej, ani nie spowodowało to reakcji mediów. Wobec nieotrzymania od prezydent Hanny Zdanowskiej jakiejkolwiek odpowiedzi na nasze pismo, pozostało nam czekać, co będzie działo się dalej. I otóż, proszę Państwa, kilka dni później pan Marcin Gołaszewski, przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej, który zresztą udzielał się czynnie na imprezach tak zwanego strajku kobiet, będąc potem oburzony i grożąc sądem radnym PiS-u, który go za to skrytykowali. Otóż pan Marcin Gołaszewski wyraził swoje oburzenie, że poprzedniej nocy ukradziono, jak stwierdził, te wszystkie emblematy, tę całą grupę czarnie, którą manifestanci ze strajku kobiet zeskładowali pod siedzibą PiS-u. Pozostaje pomyśleć, kto tak naprawdę to zrobił, kto wywiózł to gruzowisko, ponieważ zostało to zrobione pod osłoną nocy, a nikt się do tego nie przyznał. Gdyby byli to przedstawiciele łódzkiego PiS-u, którym na pewno tego typu składowisko przed siedzibą partii
nie było na rękę, myślę, że nie omieszkaliby o tym fakcie poinformować opinii publicznej. Natomiast władze miasta stały się w tym momencie zakładnikami swojego poparcia udzielanego dla strajku kobiet, a jednocześnie stały się odpowiedzialne za to, że w centrum miasta mamy śmietnik na centralnej ulicy, który jednocześnie patuje wyjątkowo wulgarnymi treściami, i w ostatnich dniach te polityczne rupiecie lewicy zaczęły stawać się wizytówką Łodzi. Widziałem na tym spacerze, o którym wspominałem, że ludzie przystawali, robili zdjęcia. Łódź miała przez cały szereg dni tego rodzaju wizytówkę. Miejmy nadzieję, że w przyszłości pani Hanna Zdanowska będzie w poważniejszy sposób traktowała swoje deklaracje. Jeżeli zamierza głosić tolerancję, to prosimy, żeby obejmowała tą tolerancją, swoim rozumieniem tolerancji wszystkich Łodzian, a nie tylko tych, którzy są, powiedzmy, bliżsi jej sercu w sensie politycznym. W innym przypadku, jeżeli nie zamierza zrewidować swoich wyobrażeń na temat pojęcia tolerancji, prosimy, żeby kolejne deklaracje w sprawie tolerancji podpisywała jako osoba prywatna, a nie jako prezydent naszego miasta. Dziękujemy.